Już od początku spotkania tę rywalizację nadawał zespół Spadkowicza z klasy okręgowej. Zawodnicy z Legnickiego Pola ani na chwilę nie pozwolili myśleć swoim rywalom o zdobyciu choćby jednego punktu. Przeciwnik był bardzo wymagający, staraliśmy się grać piłką, ale no nic dzisiaj nie wychodziło. No, pokazali nam jak grać piłkę i oni się możemy uczyć. Jak z nimi rozmawialiśmy, mieli ponad 80% skuteczność, to chyba było ich kluczem do sukcesu dzisiaj. Tak, no posiadanie piłki powoduje to, że przeciwnik się męczy, a my byliśmy ich sami wrogiem samego siebie, więc oddawaliśmy piłkę, inicjatywę, mieli goście i niestety no, wynik świadczy o tym, że nie gramy w piłkę i tyle. Zadowolenia ze zdobycia 3 punktów nie ukrywali zawodnicy gości, którzy spodziewali się w Szklarach ciężkiego meczu. Spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu, bo wiedzieliśmy, że ta drużyna wygrała tydzień temu z Parszowicami. Dlatego spodziewaliśmy się ciężkiej przeprawy, no i to jest taki, że tak powiem, przywilej A-klasy, że no, ludzie mają inne obowiązki, wiadomo, i dlatego dzisiaj też przyjechaliśmy w 12 i też no, myśleliśmy, że będzie ciężko. Dobiliście tutaj rywali w końcówce drugiej połowy bodajże 3 bramki w 5 minut. Tak, można powiedzieć, że mieliśmy jakąś tam skuteczność zbliżoną do Roberta Lewandowskiego, ale oczywiście bez przesady. Tak, no przede wszystkim dzisiaj nam wszystko, że tak powiem, wchodziło. Mieliśmy prawie chyba, jak się nie mylę, 80% skuteczność, a co w poprzednich meczach było tragiczne w naszym wykonaniu, bo mamy akcję, gramy piłką, ale skuteczność była tragiczna i dlatego mamy tą pozycję, którą mamy w tabeli. Liderem grupy drugiej legnickiej A-klasy jest Sparta Runa, która wyprzedza Odrę Ścinawa.